Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj witam się z Wami w kuchni, tak jak to często ma miejsce, ale dzisiaj nie będę gotowała, dzisiaj będę mówiła. Będę dzisiaj dużo mówiła o garnkach i patelniach, jak można zauważyć. Chciałam tylko nadmienić, że są to garnki i patelnie zakupione przeze mnie. Nie jest to filmik sponsorowany w żaden sposób. Są to rzeczy, które zakupiłam i które ja sprawdziłam, za które ja wydałam swoje pieniądze. Nikt mi tego nie sprezentował. Także mówię tutaj swoją taką po swojemu recenzję. Zrobiłam sobie notatki, żeby o niczym nie zapomnieć, bo no czasami tak jest, że chcę się o czymś powiedzieć, a później się zapomni, no i żebym nie musiała jakby nagrywać filmiku jeszcze raz albo musieć zrezygnować z tego. Chciałam powiedzieć wszystko to, co sobie zapisałam, więc tak mi będzie łatwiej. I może powiem tak. Wszystkie garnki cztery, te, które tutaj stoją, to są firmy Gerlach. Patelnie są firmy Gerlach, a ten duży, największy garnek jest Tefala. Może powiem tak. Kupowałam to wszystko mniej więcej w jednym czasie. Było to jakieś półtora roku temu. Także mówię swoją recenzję mniej więcej po półtora roku użytkowania. Naprawdę częstego użytkowania, bo jak większość z Was wie, ci, którzy oglądają moje filmy, oglądają moje vlogi, przepisy, wiedzą, że ja po prostu w kuchni spędzam większość czasu, większość mojego życia. Bardzo lubię gotować i naprawdę te naczynia nie stoją w szafie, one naprawdę są użytkowane dzień w dzień, dzień w dzień. Także mówię tutaj swoje jakby odczucia, swoje spostrzeżenia i chcę się tym podzielić, ponieważ jak najbardziej sama, jak chciałam zakupić cokolwiek do kuchni, czy to jakieś sprzęty, czy to garnki, patelnie, sama byłam ciekawa takich recenzji, a niestety większość, tak jak zresztą sprzętów, oglądałam tylko i wyłącznie reklamowane filmy, polecane na zasadzie, że ktoś otrzymał i teraz musi wszystko powiedzieć za i przeciw, a były same za, wiadomo z czego to wynika. Brakowało mi takich filmików właśnie od zwykłych, normalnych ludzi, którzy sobie kupili, używają często, a nie tylko pokazali, jak jest piękne, nowe i jeszcze niesprawdzone, więc dlatego postanowiłam być może komuś pomóc w decyzji, może ktoś się tym, co powiem, jakoś zainspiruje, być może dzięki temu się zdecyduje na jakiś konkretny materiał, jeśli chodzi o garnki czy patelnie. Także już nie mówię nawet o firmie czy o modelu, tylko po prostu o materiale, z którego są wykonane. Także zaczynam. Więc tak. Za te garnki Gerlach kupowałam przez internet. Nie pamiętam, jaka to była strona. Było to po prostu gdzieś, gdzie zobaczyłam, że ten komplet garnków to jest po prostu najtaniej. Tak samo, znaczy podobnie było z patelniami, ale patelnie kupiłam już na innej stronie. To pamiętam, że było nakrywamy.pl. I nie kupiłam tam dlatego, że było najtaniej, tylko dlatego, że tylko tam one były i jeszcze na stronie jakiejś, ale nie było przykrywek. Nie było. Chyba nawet mi się wydaje, że w ogóle na nakrywamy.pl kupiłam patelnie, a gdzieś indziej dokupiłam te przykrywki, bo właśnie też chyba nie było. Jakoś to było. W każdym razie ja wszystko kupiłam przez internet, oprócz tego garnka Tefala. Tefal kupiłam chyba stacjonarnie, z tego co pamiętam, w Saturnie. Także tak. Zaczynam od tego, z czego one są wykonane. Wszystkie garnki i patelnie są wykonane ze stali nierdzewnej. Może powiem,
powiem na początku, z jakiego materiału były wykonane, z czego były wykonane garnki, patelnie za czasów naszych babć? Ze stali nierdzewnej. I to powinno dać naprawdę ludziom do myślenia, dlatego że to było po prostu niezniszczalne. Nasze babcie nie znały czegoś takiego jak drewniane szpatułki albo wykonane z jakiegoś specjalnego tworzywa, żeby nie rysowały powierzchni, na przykład teflonowej czy na przykład ceramicznej. Po prostu tego nie było. Były łyżki, były widelce i po prostu mieszało się tym, co się miało w ręku. I te rzeczy wytrzymywały długie, długie, naprawdę długie lata. Jeszcze teraz podejrzewam, że nie jedna wasza mama ma po swojej mamie niektóre rzeczy z kuchni, bo na przykład u mnie tak jest. Moja mama jeszcze ma naprawdę, co prawda, to nie jest tak, że to jest używane dzień w dzień, ale ma jeszcze niektóre rzeczy z kuchni, które są po prostu wieczne, a w naszych czasach już nie ma czegoś takiego. Wiecie, ja kupowałam naprawdę garnki, patelnie z wielu materiałów wykonane. Przerabiałam już chyba wszystko, co jest możliwe. Przerabiałam teflon, przerabiałam aluminium, przerabiałam ceramiczne patelnie, przerabiałam garnki tak samo teflonowe. Wszystko przerabiałam. Naprawdę, no ja gotuję od naprawdę wielu, wielu, wielu lat i naprawdę przerobiłam tych naczyń no duże ilości i tak samo duże ilości po prostu trafiły bardzo szybko do kosza na śmieci. Zaczęłam się zastanawiać w momencie, kiedy kupiłam taką patelnię głęboką właśnie, taką dużą, 28 cm czy 30 jakoś tak, z pokrywką ceramiczna, kupiłam ją za 100 zł w Auchan. I ona była taka fioletowa, miała z jakiegoś tworzywa plastikopodobnego rączki i rączkę na pokrywce, a była wykonana z aluminium, pokryta była powłoką ceramiczną. No i wiecie co, ona mi wytrzymała bez przywierania to może jakichś, żeby nie skłamać, 15 pierwszych użyć. Potem co się zaczęło dziać z tą patelnią, to przechodzi ludzkie pojęcie. Nie dość, że nie można było przejechać ani widelcem, ani łyżką, bo zaraz wszystkie ryski było widać, to zaczęła przybierać strasznie. No masakra, to wiecie, jak na przykład smażyłam jajecznicę, to po prostu połowa tych jajek mi zostawała na patelni. I to mnie tak zdenerwowało, bo stwierdziłam, że patelnia za 100 zł to nie jest patelnia za 20 zł. Ja rozumiem, gdybym kupiła patelnię za 20 zł i ona by mi się nadawała do wyrzucenia po 3 miesiącach czy 4, to ja to może zrozumiem. Ale nie patelnia za 100 zł, więc stwierdziłam, że no nie, jest szał, ok, wszystko musi być kolorowe, wszystko musi być ceramiczne, ale ja tak długo szukałam patelni głębokiej, dużej, z pokrywką, żeby można było na niej dusić, że jak ją w końcu dostałam, to się tak ucieszyłam, a jak się zmierzyłam z tym w domu, przepraszam, to się załamałam. Więc zaczęłam
sobie postanowiłam, że nigdy więcej nie kupię nic ceramicznego, takiego, co tylko wygląda tak naprawdę ładnie, jak jest nowe w opakowaniu, a do użytkowania się nie nadaje w ogóle. Tym bardziej, że nie było to za małe pieniądze. No i takim oto sposobem zaczęłam szukać, próbować się czegoś w internecie dowiedzieć, jakichś opinii i tak dalej. I stwierdziłam, że muszę, że tak, po pierwsze nie chcę mieć żadnej takiej powłoki, wiecie, bo wystarczy przeczytać, poczytać sobie w internecie, nawet na YouTubie, filmiki o aluminium. Aluminium jest szkodliwe. Aluminium jest szkodliwe, to wie każdy. Każdy to wie. Zresztą najpierw był szał na teflon. To się okazało, że teflon jest rakotwórczy. Potem powłoka ceramiczna też jest szkodliwa. Wszystko jest szkodliwe. Tak naprawdę co jakiś czas, jak już przejdzie szał na daną rzecz, to się okazuje, że to jest wszystko szkodliwe. Więc no co my możemy zrobić? My możemy używać rzeczy no naturalnych. Stal nierdzewna to jest tworzywo naturalne. To nie ma żadnej powłoki. To jest po prostu stal nierdzewna. Tak jak mówiłam, na stali nierdzewnej gotowały, smażyły, piekły nasze babcie i to było niezniszczalne. Po tym można rysować, po tym można jeździć łyżkami, widelcami. Naprawdę, czym nam się podoba. Nie trzeba mieć żadnych specjalnych szpatułek, żadnych specjalnych pilnować, żeby nie przejechać. Można równie dobrze jeść z patelni, na dobrą sprawę, jakby ktoś chciał. Można jeść z garnka, niczym nie trzeba się przejmować. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ja bardzo długo szukałam patelni ze stali nierdzewnej. Nie ma, nie ma. Jest tak ciężko dostać patelnię ze stali nierdzewnej, że to się w głowie nie mieści. To jest tak, jakby po prostu wszystko, nagle produkcja ustała i wszyscy robią teflon i wszyscy robią ceramikę. Pójdziecie do jakiegokolwiek hipermarketu, supermarketu, to macie cały regał patelni bez przykrywek, które są z teflonu, albo z powłokę mają teflonową, albo powłokę mają ceramiczną. To jest po prostu masakra. Ja uważam, że to jest robienie ludzi w bambuko, to jest robienie z ludzi idiotów, bo jest szał na jakąś rzecz i trzeba to robić i to ma kosztować duże pieniądze. A dlaczego my nie możemy mieć wyboru? Pełno było, w internecie było pełno patelni ze stali nierdzewnej, nawet są w Ikei, ale wszystko takie bez przykrywek. One ważą milion ton i są bez przykrywek. A ja chciałam mieć patelnie, żeby można było je zakryć, po prostu, bo chciałam patelnie, żeby można było dusić. I chciałam patelnię z grubym dnem i nie chciałam patelni, która kosztuje nie wiadomo ile. A niestety, niestety w Ikei to nie dość, że bez przykrywki, to jeszcze można się zgarbić, jeśli chodzi o ceny. Miałam z Ikei różne też patelnie, miałam garnki też teflonowe i wszystko ładnie, pięknie. Tylko, że to się wszystko tak rysuje i zewnątrz, i wewnątrz, że po prostu masakra. Nawet w garnku trzeba uważać, jak się miesza, czym się miesza. No to już jest naprawdę, to jest problematyczne, to jest niewygodne, to jest niepraktyczne i to człowieka po prostu wnerwia. Więc tak, może powiem o garnkach najpierw, tych garnkach firmy Gerlach. To są garnki firmy Brava. Ja Wam jeszcze wszystko podlinkuję, jak tylko znajdę konkretny model, konkretny egzemplarz, to ja Wam wszystko pod filmikiem podlinkuję. Nie wiem, czy znajdę te patelnie, bo próbowałam poszukać w internecie, już nie ma. Nie wiem. Po prostu
To, co było, to jest pewnie wyprzedane, nic nowego nie ma, nie wiem, o co chodzi. Sam teflon i ceramika. Nie wiem, o co chodzi. Wszędzie musi być wszystko aluminiowe z powłokami ceramicznymi i teflonowymi. Jest tak, jak jest. Trudno. Ja Wam chcę otworzyć oczy na to, żeby kupować rzeczy praktyczne na wiele lat i z dobrych materiałów, naturalnych materiałów. Nawet niech to będzie trochę droższe, ale to nie dość, że jest dobre dla naszego zdrowia, to po prostu nie kupujemy garnków co rok, co dwa lata, no. Nie trzeba wymieniać. Przepraszam, ja mam jeszcze przez cały czas kaszę, także muszę czasami sobie kasznąć. I teraz tak, to są cztery garnki firmy Brava. Ten komplet składa się z 8 części. Ja pokażę, może one wyglądają tak. To jest taki garnek z taką przykrywką w środku. Co jest najfajniejsze, to to, że one mają miarkę. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie one mają miarkę. Najmniejszy garnek jest na 1,5 litra, później jest 2 litry, później jest 2,5 litra i 5 litrów jest największy. To jest garnek 5-litrowy. On też ma w środku miarkę. Wszystkie mają miarkę. I teraz tak. Problem był taki, że wiedziałam, że garnki firmy Gerlach nie są najtańsze na świecie. To wie każdy. Ale jest ze stali nierdzewnej jest sporo kompletów do wyboru firmy Gerlach. I ja wybrałam taki jeden z tańszych. Mnie on w internecie kosztował jakoś coś około 300 zł za niego dałam. Ale teraz sprawdzałam, jak się przygotowywałam do filmiku, to sprawdzałam i można go już nawet dostać za 270 zł gdzieś tam z przesyłką. Także to za cztery garnki, no nie wiem, no jest z jednej strony jest dużo, a z jednej strony nie jest aż tak dużo, bo no prawda jest taka, że te garnki, one są cały czas jak nowe. Ja w nich gotuję codziennie i naprawdę one są przez cały czas jakby były nowe, nieużywane. Jeśli się o nie dba, nie mówię, że i nadają się do każdej płyty, gaz, indukcja, wszystko, elektryczność, do każdej płyty się nadają. Mają potrójne dno. To jest naprawdę super sprawa. Wiecie, mi nie chodzi o to, żeby to się tak szybko grzało, tym bardziej, że ja mam gaz i u mnie naprawdę szybko się nagrzewają garnki i patelnie. Ja nie mam z tym problemu, ale ja, jak ja gotuję, to ja nie idę na wyścigi i nigdy... Ja skłamałabym, gdybym powiedziała, że mi to, że odczułam to, że one mają potrójne dno, że jakoś się wolniej nagrzewają. Nie. Nie ma takiej sytuacji. To nie jest w ogóle żadnym problemem. Być może jest to odczuwalne, jeśli ktoś ma inny rodzaj płyty niż gazową. Ale tego nie wiem, bo tego nie sprawdziłam. Ale jestem zadowolona, ponieważ no, te garnki co mają? Mają być odporne na przypalanie, na różne rzeczy. Więc to jest super w tym. I są, wiecie, są stabilne, są mocne, są... rączki mają, które się nie grzeją. Czasami, no wiecie, jak macie cztery palniki włączone i gdzieś tam, gdzieś może od boku od temperatury się przygrzać, ale to nigdy nie jest gorące, nigdy nie jest takie, że nie można złapać, jak już to jest po prostu takie ciepłe, no, no ale ręką spokojnie możecie to złapać. Tak samo jest z patelniami, to się w ogóle nie grzeje. Także ja uważam, że jak za komplet czterech garnków to firmy Gerlach, to nie jest jakoś mega dużo. Są różne komplety, są też z takimi czerwonymi rączkami, z takimi dzióbkami tutaj, ale ja tak nie chciałam tego za bardzo, bo tak na co dzień w takich garnkach nie chciałam takich dzióbków, bo wtedy, zobaczcie, tak jak tutaj jest ten garnek firmy Tefal,
ma takie dzióbki z jednej i z drugiej strony. I tutaj ma otworki i można sobie to, wiecie, można to sobie spokojnie tak lać gdzieś, zlać coś tam. Ale ja do codziennego gotowania nie chciałam, bo to zabiera mi miejsce po prostu. Tamte garnki firmy Gerlach miały takie coś, właśnie przez to, że muszą być tutaj te otworki i to zabiera nam jakiś litr wody, więc no nie chciałam. A kupiłam ten garnek, te fala, tylko dlatego, że musiałam mieć jeden taki duży garnek. Chciałam na 10 litrów, a z firmy Gerlach z tego kompletu, a nie z żadnego innego kompletu nie było 10-litrowych. Były największe 5 litrów, tylko dlatego się zdecydowałam na ten garnek. Ten garnek kupowałam, on jest naprawdę masywny, jest ciężki, jest naprawdę, i też ma miarkę w środku, jest naprawdę masywny, jest porządnie wykonany. I kosztował, z tego co pamiętam, w Saturnie 170 zł. Jest to dużo jak za jeden garnek, ale jest to naprawdę porządny garnek. I z nim też się nic nie dzieje. Oczywiście w nim nie gotuję aż tak często, bo przeważnie on mi jest potrzebny, jak gotuję czy galaretę, czy jak chcę jakąś większą ilość zupy, czy na przykład bigos, czy na święta. Coś gotuję, to też w tym garnku jakąś większą ilość. Ale nie jest tak, że jest używane codziennie, no ale też cały czas wygląda jak nowy. I nie potrzeba do tego jakichś specjalnych środków. Ja wszystko myję delikatną gąbeczką. Ja nie szoruję jakimiś... Chociaż to jest takie, że to można po prostu wyszorować. No podejrzewam, że nie drucianą szmatką, taką z drutu, tylko taką, powiedzmy, tą bardziej ostrą stroną gąbki, ale spokojnie wszystko schodzi, nie ma tu żadnych takich jakichś dziwnych spraw, żeby coś nie schodziło. No, nic nie przybiera, nic się nie przypala, więc no, nie ma jakby co nawet schodzić nam za bardzo. A takie rzeczy jak... czasami trzeba mleczkiem przeczyścić, żeby to ładniej też wyglądało. No ja tak robię, ale to robię co jakiś czas, nawet jak tego garnki czy patelnie nie wymagają, to i tak to robię, i tak to robię. Także to by było na temat garnków tych. Aha, jeszcze chciałam, tutaj mam zapisane, że jest to stanier cena najwyższej jakości 18x10. To jest taka jakaś, podają takie właśnie parametry. I też chciałam powiedzieć, że można piec w piekarniku do 180 stopni. Te wszystkie rzeczy mogą wejść spokojnie do piekarnika. I tak jak mówiłam, są mega, mega łatwe w utrzymaniu czystości. Naprawdę nie trzeba do tego specjalnych środków. Ja wszystko myję płynem do naczyń. I czasami mleczkiem po prostu przemyję, jak chcę, żeby no tak trochę odświeżyć, ale to nie jest tak, że mega coś wymaga. Czasami jak dno się przybrudzi tutaj w tych elementach, to po prostu tutaj przetrę mleczkiem do czyszczenia i jest wszystko ok. No i właśnie teraz powiem może o patelniach. Patelnie były, te dwie patelnie były droższe niż cały ten komplet garnków. Ale naprawdę uważam, że warto. Ja nie pamiętam, jaki to jest model patelni. Nie pamiętam tego po prostu i nie mogę znaleźć, nie mogłam znaleźć ich w internecie. Ale być może jeszcze mi się uda poszukać, to Wam podlinkuję po prostu. I tak jak mówię, mi zależało na jakości. Chciałam, żeby te rzeczy, które kupię, te garnki i patelnie, były wytrzymałe. Były przede wszystkim wytrzymałe. Nie chciałam się zastanawiać, czy muszę mieszać łyżką, czy widelcem, czy drewnianą łyżką, czy jakąś szpatułką.
No i tak jak mówię, te wszystkie powłoki, które są wykorzystywane, każda się okazuje po jakimś czasie badań, że jest szkodliwa dla zdrowia człowieka. Więc po co mam używać czegoś z jakimiś powłokami, skoro mogę używać materiał naturalny? Bo to jest materiał wszystko naturalny. To nie ma żadnej powłoki, nic nie przywiera. Tylko je trzeba, producent zaleca, żeby przed pierwszym użyciem je przegrzać z solą położoną, żeby ta sól się nagrzała i to ma tak razem ostygnąć. I wtedy mamy pewność, że te patelnie nie będą przywierały. Jedynym takim, nie wiem, wiecie, czy minusem, czy plusem jest to, że powierzchnie takie jak teflon na przykład można na niektórych takich patelniach smażyć bez tłuszczu. Tutaj na przykład przyprażyć też można, czy słonecznik, czy jakieś pestki dyni, czy coś, można spokojnie, sprawdzałam, ale gdybyśmy chcieli, nie wiem, na przykład jajko sadzone sobie usmażyć bez tłuszczu totalnie, to podejrzewam, żeby nam przywarło, bo to nie jest tak, że to jest powierzchnia bez tłuszczu nieprzywierająca, ale powiem szczerze, że nawet jak miałam patelnie nieprzywierające tak zwane, na przykład teflonowe, to ciężko mi było cokolwiek usmażyć tak, żeby usmażyć, nie tylko przyprażyć na przykład słonecznik bez tłuszczu, żeby nie przywarło. Także nie do końca ja jestem pewna, czy to, co mówią producenci, to jest faktycznie prawda, że można sobie jajecznicę, czy cokolwiek, co nie jest nasiąknięte tłuszczem, czyli jakakolwiek wędlina, mięso i tak dalej, usmażyć bez tłuszczu. No nie do końca jestem o tym przekonana. Ja nigdy nie robiłam czegoś takiego, żeby smażyć coś bez tłuszczu, żeby tak totalnie, ewentualnie w papierze do pieczenia, na przykład pierś z kurczaka, to tak, to spokojnie można, no tak jak mówię, nigdy żadnych jajek na przykład nie smażyłam bez tłuszczu, bo podejrzewam, żeby mi się przypaliło i nie wiem, czy komukolwiek, na jakiejkolwiek innej patelni by się nie przypaliło. Coś tam na pewno by przywarło. Także nie do końca ja tam wierzę producentom, bo nie jedną patelnię w życiu przetestowałam, sprawdziłam, także myślę, że mam w tej kwestii doświadczenie. I co jeszcze mogę powiedzieć, to, że one, jak widać, naprawdę ładnie wyglądają. Są takie zwyczajne, klasyczne te garnki i patelnie, bez żadnych udziwnień. Chciałam takie po prostu zwyczajne i bardzo mi zależało na patelniach, na większej i na mniejszej z przykrywką, a mniejszą z przykrywką dostać ze stali nierdzewnej to już w ogóle graniczy z cudem. Ja, tak jak mówię, tak już z tego co pamiętam, że patelnie kupowałam na jakiejś stronie internetowej oddzielnie i przykrywki też kupowałam oddzielnie. Także, bo po prostu nawet nie było. I tak cud, że dostałam. A te garnki, tak jak mówię, z tego co to teraz kojarzę, to można dostać już za 170 zł chyba z przesyłką, a ten garnek już chyba za 160 zł można dostać. Także wiadomo, że jeśli ktoś kupi garnek 4 sztuki czy 5 sztuk, też takie posiadałam, które kosztowały 60 czy 50 zł, trochę je poużywa, ale to zaraz rączki się odpadają. Tutaj przeważnie te rączki są plastikowe, to się grzeje, to się topi, no to różne cuda się dzieją. Można tego używać jak najbardziej, no tylko to jest po prostu nietrwałe, to wiadomo, że takie garnki za jakiś czas, krótki czas, dość, trzeba będzie wymienić, no chyba, że ktoś mało gotuje. Ale ja z całym moim sumieniem polecam, naprawdę te modele przetestowałam 1,5 roku z częstym gotowaniem i kupiłabym jeszcze raz. Kupiłabym zdecydowanie jeszcze raz, bez zastanowienia. Nie odczuwam
odczuwam potrzeby posiadania dodatkowej jeszcze na przykład patelni teflonowej czy ceramicznej, nie. Po tym jak miałam teflonowe, ciągle kupowałam patelnie tefal teflonowe i one naprawdę na początku było super, no super, na początku nie przywierała, na początku była piękna i tak dalej. No ale nie daj Boże przemieszać coś widelcem, no to już kaplica, każda ryska, wszystko, a potem to już zaczęła przywierać, jak już raz się coś porysowało, no to kaplica i tak jak mówię, się też zraziłam, dlatego że naukowcy zaczęli twierdzić, że po prostu teflon jest rakotwórczy. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach wszystko jest rakotwórcze i wszystko jest niezdrowe, ale tym bardziej, jeśli jest takie prawdopodobieństwo, że te materiały, które są no w jakiś sposób nakładane na ten aluminium, są, to nie jest naturalna rzecz, one są nakładane, to jest wszystko tak samo, wiecie, to jest taka przeróbka jakaś, jak to się mówi, termiczna, to tak samo jak kawę rozpuszczalną się robi. To też im drobniejsza kawa rozpuszczalna, tym więcej ona przeszła i tym bardziej jest niezdrowa. Ona miała te, ta produkcja, zanim to się wyprodukuje z normalnej kawy, kawę rozpuszczalną, no to wiecie, co to musi przejść. No to też nie jest zdrowe i to każdy wie. I dlatego, co tylko możemy, jeśli w ogóle jesteśmy w stanie i jeśli możemy, to szukajmy materiałów naturalnych, no to wtedy nie będziemy się zastanawiać, czy to faktycznie jest szkodliwe dla naszego zdrowia, czy nie jest szkodliwe dla naszego zdrowia. No, jeśli mamy taką możliwość i jeśli możemy sobie pozwolić na to, jeśli mamy taki fundusz, to ja naprawdę serdecznie polecam patelnie i garnki ze stali nierdzewnej. Ja nie uważam, że to musi być ta firma, czy Tefal, czy Gerlach, nie. Ja po prostu te mam i te chciałam Wam pokazać i te mogę polecić, ale ja nie twierdzę, że to musi być ta firma, to mogą być garnki z Tefala, chociaż powiem szczerze, że jak patrzyłam na ceny Tefala garnków, to były droższe niż Gerlach i to się bardzo zdziwiłam, ale taka jest prawda. Więc nie wiem, chyba że gdzieś w internecie ja patrzyłam na żywo, tam gdzie ten garnek wybrałam, a już nie chciałam gdzieś tam po internecie znowu chodzić, szukać i przewracać, bo już stwierdziłam, że kupię w sklepie, także no gdzieś tam pewnie może za 10 zł by mi się taniej udało kupić, ale już pal licho kupiłam w stacjonarnym sklepie i tak jak mówię, jestem naprawdę zadowolona z tych garnków i patelni. Podejrzewam, że wiecie, jakbym nie miała, to bym przeżyła. No przecież wiadomo, że ileś lat nie miałam i bardzo długo nie miałam i żyłam, ale porównanie to, a to co miałam, to jest naprawdę niebo a ziemia. Także serdecznie polecam, naprawdę szczerze, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie, chętnie odpowiem. To co znajdę, to postaram się podlinkować i zaraz Wam jeszcze pokażę, tak w skrócie, ile one miejsca zajmują. Ja mam ten cały zestaw w dwóch szufladach w kuchni. Pokażę Wam zaraz, jak one się prezentują w szufladach, ile miejsca zajmują. Także dziękuję za oglądanie. Pa, pa!